Witam serdecznie. Jesteśmy w ośrodku w Rybakach. Ośrodek zmienił się, ale Caritas nie zmieniła się bardzo. Cały czas chcę pomagać osobom, które potrzebują wsparcia. Kolejny raz to miejsce staje się miejscem przyjęcia osób z Ukrainy, osób, które potrzebują wsparcia. To drugi program, dzięki któremu możemy pomagać tym osobom. Głównie przebywają tu teraz kobiety, dzieci, które uciekły z terenów objętych wojną. Te osoby potrzebują wsparcia psychologicznego. Część z nich zostaje na dłużej, część jest tutaj tylko przejazdem, ale dla każdej z tych osób chcemy pomóc. Przygotowujemy pokoje, przygotowujemy także różne sale, w których oni i ich dzieci mogą przebywać, mogą się bawić. Jest także takie miejsce dobre. I tutaj widzimy także miejsce, gdzie te dzieci mogą się bawić. Wiemy o tym, że to wsparcie, które od Was płynie, jest nieocenione. Dlatego dziękujemy za każdy gest, bo dzięki temu te osoby nie zostają same. Dzięki temu jesteśmy w możliwości, aby im pomóc.